Dzisiaj do naszej klasy doszła nowa dziewczynka. Była inna. Inna niż wszyscy. I widać to było od razu. To jest Nina, przedstawiła nową pani. Ina, poprawiła ją dziewczynka. Racja, dla przyjaciół Ina, zaśmiała się pani. Chyba Inna, powiedział cicho Bartek. I tak już zostało. U nas w klasie każdy ma jakieś przezwisko. Bez przezwiska nie da rady. Na Bartka mówimy Kulka, bo jest okrągły jak pączek. Na Małgosię Strzałka, bo biega najszybciej ze wszystkich. Na Roberta Rumcajs, bo mieszka w lesie. Na Alicję Wiewióra, bo ma rude włosy. A ja jestem Bajka, bo spisuję różne historie. Ale moje historie nie zawsze są zmyślone. Historia, którą opowiadam wam teraz, jest najprawdziwsza na świecie. Kiedy Inna dostała przezwisko, mogła wejść do naszej bandy. Powiedzieliśmy jej to na przerwie i bardzo się ucieszyła, bo Inna cieszyła się ze wszystkiego. Że Kulka dał jej miętusa, że Strzałka pokazała jej świetlicę, że Wiewióra wyszła z nią na boisko. Inna była jak moja młodsza siostra Zuzia, tylko że Zuzia jest jeszcze przedszkolakiem. Ina ma zespół Downa, powiedziała pani psycholog. To ona gra na jakimś instrumencie? Zdziwiliśmy się. Nie. Zespół Downa to nie jest zespół muzyczny, tylko zespół wad wrodzonych. A ja mam wrodzoną wadę serca, pochwalił się Rumcajs i wszyscy spojrzeli na niego z podziwem. Pani psycholog uśmiechnęła się do Rumcajsa i tłumaczyła dalej. Ciało człowieka zbudowane jest z komórek. Komórki są bardzo małe i widać je tylko pod mikroskopem. Ale jeszcze mniejsze są chromosomy, które znajdują się w komórkach. Chromosomy łączą się w pary, tak jak ludzie. Zdarza się jednak, że do jednej z par dołącza trzeci chromosom. I to on wywołuje zespół Downa. Jeden chromosom, który jest mniejszy nawet od komórki? Nie dowierzał Rumcajs. Tak. Pani psycholog skinęła głową. Właśnie ten jedyny chromosom powoduje, że osoby z zespołem Downa rozwijają się wolniej. Mają też migdałowy kształt oczu, nieco krótsze kończyny i problemy ze zdrowiem. A te kończyny, to gdzie są? Chciał wiedzieć Kulka. Nie kończyny, tylko kończyny, poprawiła go pani psycholog, a potem wyjaśniła. Kończyny to inaczej ręce i nogi. A jak Ina rozwija się wolniej, to znaczy, że już nie urośnie? Dopytywał się Rumcajs. Urośnie, uspokoiła go pani psycholog. Ale nie będzie tak dobrze czytać, biegać czy mówić jak wy. Ale ma głupio, powiedziałam. Z tym czytaniem. Strzałka była innego zdania. Chyba z bieganiem. A kiedy wyzdrowieje? Chciał wiedzieć Kulka. Niestety. Zespół Downa to taka dolegliwość, na którą nie ma lekarstwa, powiedziała poważnie pani psycholog. Z Inną nie zawsze było wesoło. Na przykład na długich przerwach. Wtedy
kiedy bawiliśmy się w podchody i inna psuła nam całą zabawę, bo była ciężka i powolna. Jest za gruba, mówił Kulka, który sam był przy kości. Za szybko się męczy, dodawała Strzałka, która nigdy nie była zmęczona. I nikt nie chciał, żeby Inna była w jego drużynie. Inna nic nie mówiła, ale była smutna. I pewnego dnia powiedziała, że też nie chce. Nie chce się z nami bawić. Boli, skłamała. Może ten trzeci chromosom ją boli? Jej nie boli chromosom, tylko to, że za nami nie nadąża, powiedziała cicho Strzałka. Inna miała swoją opiekunkę, panią Jolę. Dlaczego się z nią nie bawicie? Zapytała na przerwie pani Jola. Bo psuje całą zabawę, poskarżył się Kulka. Zawsze zostaje w tyle, dodała Strzałka. To zmieńcie zabawę. Nieładnie myśleć tylko o sobie, powiedziała pani Jola, a nam zrobiło się wstyd. Teraz, na długich przerwach, spacerowaliśmy wokół boiska i okropnie się nuciliśmy. Ale Inna była zachwycona. Inna stała pod ścianą, jadła jabłko i od czasu do czasu na nas zerkała. Nagle Szymon z czwartej B wydarł się na całe gardło. Druga D to Downy! I wtedy stało się coś bardzo dziwnego. Rumcaj skoczył na równe nogi, a Kulka z wrażenia upuścił drożdżówkę. Coś ty powiedział? Wrzasnął odważnie Rumcajs. W końcu Szymon był o 2 lata starszy. Downy! Downy! Darł się Szymon, a potem podbiegł do Innej i pokazał jej język. Strzałka nie wytrzymała i rzuciła się na niego z pięściami. Pozostali ruszyli jej na pomoc. Inna najpierw wyglądała na osłupiałą, a potem zaczęła płakać. Nie rycz, głupia! My mu zaraz pokażemy! Pocieszał ją Kulka, a Inna rozpłakała się jeszcze bardziej. Kulka nie zwracał na nią uwagi, bo przeistaczał się właśnie w niezwyciężonego Supermana. Ona ma chromosom, którego nikt z nas nie ma i jest 1000 razy mądrzejsza od ciebie, a wiesz dlaczego? Bo wszystko rozumie bez słów. Darł się na całe gardło Kulka, siedząc okrakiem na Szymonie. A teraz ją przeprosisz i to już! Rozkazał. Szymon spuszczał z tonu. Może i miał 2 lata więcej, ale nas było kilkoro, a on tylko jeden. Wstał, otrzepał spodnie i ociągając się, podszedł do Innej. Sorry, powiedział bez przekonania. Inna nagle przestała płakać i wyciągnęła rękę. Inna! Przedstawiła się jak prawdziwa dama. Ona nic nie rozumie, załamał się Kulka. Rzeczywiście, Inna nie rozumiała. I to nie tylko, że Szymon ją przepraszał, ale co gorsza, że ogólnie ją obraził. Najgorsze jednak było to, że nie rozumiała bohaterskiego czynu Kulki. Dlaczego więc płakała? Dlatego, że nie lubiła kłótni. Inna lubiła, kiedy ludzie się uśmiechali. Całe szczęście, że pani znała Szymona i wysłuchała również naszej wersji zdarzeń. No tak, westchnęła, ale to jeszcze nie powód do bójki.
bo my się bardzo zdenerwowaliśmy – wytłumaczył jej Rumcajs. Rozumiem, że broniliście Inny, ale czy musieliście atakować Szymona? Bo Szymona nikt nie lubi. Nikt! – nie wytrzymała Wiewiórka. On wyśmiewa się z innych. W klasie zrobiło się cicho. Słychać było tylko szuranie kredki na papierze. To Inna rysowała żółte kółka. Nagle podniosła głowę i powiedziała: Inna lubi tam i tam. Wszędzie lubi. Ty i ty i ty też. Chyba jest głodna, powiedział Kulka i dał jej ostatniego dropsa. Ale mnie się zdawało, że Inna chciała powiedzieć coś zupełnie innego. Że wszystkich lubi tak samo. Z Szymonem włącznie. Od czasu bójki z Szymonem sporo się zmieniło. Po pierwsze, doszliśmy do wniosku, że skoro Inna należy do naszej bandy, nie może być sama. Po drugie, znów bawiliśmy się w podchody, ale w tym czasie jeden z nas zajmował się Inną. Po trzecie, Szymon już nikogo nie przezywał. Pewnego dnia, oprócz mamy, po Inną przyszedł również brat. Był taki jak my, bez chromosomu. Miał na imię Nikodem, był o 2 lata starszy i chodził do szkoły sportowej. Bo Nikodem biegał szybciej nawet od strzałki. Poza tym miał zadarty nos i 1000 piegów, jak wiewióra. I poobijane kolana, jak Rumcajs. Nikodem, pomóż Inie znaleźć beret, poprosiła go mama. Nikodem zanurkował w różowym plecaku. Gdzie on jest, ten twój beret? Wszędzie, tam i tam, śmiała się Inna, chowając beret za plecami. Nikodem znalazł beret, ale udawał, że szuka go dalej. Inna szalała z radości, kiedy przewracał plecak do góry nogami. Tu nie ma i tam nie ma, nigdzie nie ma, wzdychał. Wreszcie strzałka nie wytrzymała. Chowa go za plecami. Inna posmutniała, a Nikodem wzniósł oczy do nieba. Przecież wiem. To po co udajesz? Strzałka nie miała młodszego rodzeństwa, dlatego nie rozumiała takich zabaw. Bo lubię, kiedy Inna się śmieje, wyjaśnił Nikodem. Strzałka nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Myślała, że sportowcy nie przejmują się młodszymi siostrami i ich humorami. Ale Nikodem był inny. Był najlepszy. I strzałka się zakochała. W podstawówce ciężko zrozumieć, czy ktoś cię kocha, czy bardzo nie lubi. Bo kiedy chłopak ciągnie dziewczynę za warkocz, to może oznaczać jedno i drugie. Ale najczęściej oznacza to pierwsze. Gorzej, jeśli się nie ma warkocza, wtedy można dostać pestką z czereśni albo kulą błota. Są oczywiście jeszcze inne sposoby okazywania uczuć. Można popychać i szturchać, jak robi to Rumcajs. Albo pisać na murze: strzałka jest głupia, jak Kulka. Inna myślała, że to taka nowa zabawa i od razu przystąpiła do działania. Najpierw z radością chwyciła wiewiórę za rudę puklę i przeciągnęła ją przez korytarz, a potem popchnęła strzałkę tak, że ta przewróciła się i zbiła kolano.
Wszyscy byliśmy oburzeni, bo inna nigdy się tak nie zachowywała. Co my jej zrobiliśmy? Piszczały jedna przez drugą strzałka i wiewióra. Nic, absolutnie nic. I na was naśladuje. I robi to najlepiej, jak umie. Czyli z całych sił. Wytłumaczyła nam pani Jola. Ich naśladuje. Strzałka wskazała oskarżycielsko na Rumcajsa i Kulkę. Ale my wiemy, kiedy przestać, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Tłumaczył się Kulka. Ina nie chciała zrobić wam krzywdy. Ona po prostu nie potrafi ocenić siłę, z jaką kogoś pcha czy ciągnie, wyjaśniła pani Jola. A po chwili dodała: nie gniewajcie się na nią. Zobaczcie, jej też jest smutno. Rzeczywiście, Inna nic nie mówiła. Stała w kącie i wbijała wzrok w podłogę. To wszystko wasza wina. Strzałka miała dość dziecinnych zalotów Kulki i Rumcajsa. Zresztą wiewiórka też. Czy wy nie możecie zachowywać się wobec nas jakoś normalnie? Myśleliśmy, że wam się tak podoba. Rumcajs najpierw podrapał się po głowie, a potem zaczął grzebać nerwowo w kieszeni. Najwyraźniej czegoś szukał. Wreszcie znalazł. Wymiętą stokrotkę, którą nosił od 2 dni. To dla ciebie, powiedział, wręczając ją wiewiórze. I wiewióra natychmiast odkochała się w Kulce. Bo w końcu Rumcajs był taki romantyczny. Tam, prychnął Kulka i dalej smarował na murach swoje wyznania. W piątek idziemy na basen. Przynieście czepki, ręczniki i stroje kąpielowe, powiedziała pani. Hurra! Ucieszyliśmy się. A ja umiem pływać kraulem, ekscytował się Kulka. Kto by nie umiał? Rumcajs wzruszył ramionami. Ja to umiem nawet rekinem. Chyba delfinem, poprawiła go strzałka. Tylko wiewióra siedziała smutna w kącie. – Ej, co ci jest? – zapytała strzałka. – Bo ja nie umiem pływać i wszyscy będą się ze mnie śmiać – wydusiła wreszcie. – No coś ty, nauczymy cię. Zresztą Inna pewnie też nie umie. Okazało się, że Inna pływała najlepiej. Kulka pływał, owszem, ale tylko na plecach. Rumcajsowi delfin pomylił się z pieskiem. Strzałka potrafiła pływać żabką, ale tylko tam, gdzie miała grunt. A ja pływałam z deską. Za to Inna pływała jak ryba. Wiewióra na początku w ogóle nie chciała wejść do wody, ale wreszcie dała się przekonać. Najważniejszy jest oddech, pouczał ją Rumcajs. Patrz, patrz na mnie, wołał ledwo dysząc. Najważniejsze są ręce, mądrował się Kulka. Raz, dwa, o tak. Musisz sobie wyobrazić, że jesteś żabą, próbowała pomóc strzałka. Nie mieszaj jej, najważniejsze są ręce. A żaba nie ma rąk, wrzeszczał Kulka. Ona ma się skupić na oddechu. Ręce jej nie pomogą, jak nie będzie oddychać. I w ogóle czy żaba ma płuca? Krzyczał przejęty Rumcajs. Wiewióra sama już nie wiedziała, co robić. Najpierw próbowała oddychać, ale wtedy zapominała o rękach. A kiedy skupiała się na rękach, zapominała, że jest żabą. I tak w kółko. Ale najgorsze było to, że wszyscy wrzeszczeli naraz
i każdy wiedział najlepiej, co ona wiewióra ma robić. Mam tego dość, powiedziała i wyszła z wody. A potem usiadła na brzegu basenu, tam gdzie pływała inna. Inna pływała powoli, oddychała spokojnie i od czasu do czasu mówiła z uśmiechem. Dobra woda, ładna i miła. Akurat, pomyślała wiewióra. Alicja, proszę do wody, zawołała pani. I wiewióra musiała z powrotem wejść do basenu. Ale nie miała ochoty wracać do nas i została tam, gdzie pływała inna. Mimo, że woda w tym miejscu była dużo głębsza. Najpierw przyglądała się innej. W jaki sposób porusza nogami i rękami. Potem próbowała ją naśladować, ale niestety bez rezultatu. Ta sama woda, która inną unosiła jak piórko, wiewiórę ciągnęła w dół, jakby tam był jakiś magnes. Inna od czasu do czasu podpływała do wiewióry i mówiła: dobra woda, ładna i miła. A może to jakieś zaklęcie? Pomyślała wiewióra i zaczęła powtarzać za inną: dobra woda, ładna i miła. I nagle poczuła, że się już nie boi. Nie boi się wody, bo skoro woda jest dobra, ładna i miła, to czego tu się bać? I jeszcze tego samego dnia nauczyła się pływać. Dziękuję, powiedziała w szatni do innej. Ale inna nie słyszała, bo pani Jola suszyła jej akurat włosy. Pewnego dnia inna przyniosła do szkoły kopertę z kwiatkiem. W kopercie było zaproszenie. Pani stanęła na środku klasy i przeczytała: zapraszam wszystkich na moje 8 urodziny w sobotę, 14 lutego, o godzinie 16. Też bym chciała mieć urodziny w walentynki, pozazdrościła innej wiewióra. To były trzecie urodziny w tym roku. Rumcaj skończył 8 lat 5 stycznia. I choć to inna zdmuchnęła jego świeczki, marzenie Rumcajsa i tak się spełniło. Wiewióra się w nim zakochała. 21 stycznia były urodziny strzałki i historia ze świeczkami się powtórzyła. Ale strzałka już chodziła z Nikodemem, więc bez żalu oddała swoje życzenie innej. Jedno było pewne. Inna na widok zapalonych świeczek po prostu nie mogła się powstrzymać. Teraz nareszcie miała okazję zdmuchnąć swoje własne. Inna mieszkała na ulicy Słonecznej, w małym zielonym domku. Drzwi otworzył Nikodem. O, już jesteście! Ucieszył się. Chodźcie! W środku było gwarno i wesoło. Z pokoju obok dochodziły śpiewy i muzyka. Zrozumieliśmy, że są jeszcze inne dzieci. Weszliśmy do salonu. Na środku stał stół, a na nim piętrzyły się różne pyszności. Nad jednym z krzeseł wisiało wielkie czerwone serce z napisem: kochamy cię. To urodzinowa walentynka dla naszej córeczki, wyjaśnił tata innej. Nagle ktoś otworzył drzwi do sąsiedniego pokoju i okazało się, że inna ma jeszcze trójkę rodzeństwa. Wszyscy byli bardzo podobni. Mieli te same migdałowe oczy, jasne włosy i uśmiechnięte buzie. To nasi przyjaciele, Hania, Adaś i Kasia,
przedstawił ich Nikodem. Wtedy zrozumieliśmy, że to nie jest rodzeństwo innej, ale dzieci z nowej szkoły, do której od przyszłego roku miała chodzić. Szkoły dla dzieci z trzecim chromosomem. Inna nie zwracała na nas uwagi, ponieważ zajęta była Hanią, Kasią i nieśmiałym Adasiem, który wpatrywał się w nią jak w obrazek. Ożywiła się dopiero wtedy, kiedy rozpakowała prezent od strzałki. Plik pięknych, czerwonych serc z błyszczącego papieru. Można okleić mi pokój albo wykorzystać na walentynki. Strzałka wzięła jedno z serc i wręczyła Nikodemowi. O tak! O tak! O tak! Ucieszyła się Inna, a potem sięgnęła po kolejne serce i pobiegła z nim do mamy. O tak! Zawołała, wręczając je mamie. Dziękuję, córeczko. Mama była wzruszona. Następne serce Inna dała tacie, który mocno ją przytulił. A potem zostaliśmy obdarowani wszyscy po kolei. Nikodem, Hania, Kasia, Strzałka, Wiwióra, Rumca i Skulka i ja. A Adaś? Zapytała mama. I wtedy Inna wyciągnęła z kieszeni pamiętą laurkę z żółtym kółkiem i podała ją Adasiowi. Inna sama, powiedziała. Szczęśliwy Adaś spojrzał na żółte kółko i zawołał. Serce, serce Inny.